My ze swojej strony z premierem Putinem się pilnujemy, aby nikt piachu w trybie nie sypał. A myśmy się uparli i będziemy sypać piachem w tryby. Dwóch Adrianów dzisiaj w studiu. Dzisiaj wyjątkowo. Adrianów dwóch do kwadratu. Tak jest. Adrian Borecki. Adrian Stankowski. I Janusz Życzkowski z nami jest na łączeniu. Dobry wieczór panom, dobry wieczór państwu. Nie czuł się dyskryminowany, ale nie jesteś Adrianem. My nikogo nie dyskryminujemy, dlatego zachęcamy państwa do komentarzy w internecie na portalu X pod hashtagiem Piachem w tryby. Oczywiście będziemy wyświetlać, co państwo do nas piszą. Zachęcamy i czekamy na państwa, żeby ten program tworzyć jak zawsze razem z państwem. Zachęcamy też do wzięcia udziału w ankiecie. A dzisiaj chcieliśmy państwa zapytać, bo taka diagnoza polityczna z dzisiejszego dnia wskazuje, że Donald Tusk jednak będzie chciał wziąć udział w wyborach prezydenckich, co więcej, będę chciał te wybory wygrać, a to wymaga dramatycznego zwrotu politycznego. Będziemy świadkami przez ten rok cudów, przy których nawrócenie świętego Pawła to w ogóle nic, ale czy wobec takiego widocznego zwrotu politycznego Adam Bodnar wsadzi? A. Pierwsza możliwość. Romana Giertycha za sok z buraka. B. Silnych razem za mowę nienawiści. Ewentualnie C. Babcie Kasie, a dla zasady. Takie są dzisiaj pytania. Ja wspieram, oczywiście opublikujemy wyniki naszej ankiety na koniec programu, ale jak tak coś czuję, że opcja C wcale nie będzie nisko. Będzie bez szans? No to znaczy bez szans nie wiem, ale nisko nie będzie, bo akurat ta pani, którą ciężko nazwać babcią, bo to jednak obraza dla takich tradycyjnych babć kochających swoje wnuczki, no to raczej nie ma co mówić. Mecenasa też trudno nazwać koniem, a jakoś wszyscy tak mówią. Natomiast nie wiem dlaczego. W kontekście tej zapowiedzi, Adriano, o której powiedziałeś, że Donald Tusk miałby ubiegać się o ten najwyższy urząd w państwie, to ja chciałem już teraz zapowiedzieć, że jeśli oczywiście do tego dojdzie, jeśli wystartuje, to myślę, że trzeba będzie zainaugurować akcję czytania takiej bajki Jana Brzechwy, Szelmostwa Lisa Witalisa. Cała Polska czyta Szelmostwa Lisa. Ale do Donalda... Że pracę magisterską Donalda Tuska będziesz chciał przeczytać. Ale tam jest fantastyczny... na rolę. ...o wyborach prezydenckich i to już teraz zapowiadam, że gdyby do tego doszło, to słuchajcie, to będziemy musieli to czytać na antenie. Do Donalda Tuska, jego startu w wyborach prezydenckich ewentualnych dojdziemy. Mamy sporo na ten temat, na temat tej zmiany, która już się chyba zaczyna dokonywać. Tak jak klaruje, tak to uważnie chyba obserwuje życie polityczne, to już ma pewne dane, ale zobaczmy, bo Platforma zaczęła dzisiaj się chwalić tym, że... No zobaczmy czym. Pokażmy państwo, czy państwo zgadną, czym się Platforma może pochwalić. Zobaczmy tę grafikę. Spełniamy obietnice. Niższe ceny energii. No jasne, no, zwłaszcza ci, co ostatnio płacili za prąd, albo pooglądali te prognozy opłat. Każdy, po prostu każdy, to nie ma wyjątku. Nikt nie otrzymał niższych rachunków za prąd. Nikt, więc... Mam wrażenie, że Platforma Obywatelska stosuje metody albo tak ocenia swoich wyborców i całe polskie społeczeństwo, jak niegdyś powiedział jej ulubiony reporter, pan, który się zowie dziennikarzem, czyli Tomasz Lis. I chyba tak Platforma traktuje Polaków, czyli ludzie nie są głupi, są dużo głupsi. I chyba tak Platforma naprawdę traktuje nie tylko swoich wyborców, ale wszystkich Polaków. No to jakaś nagroda Nobla chyba w kategorii dobrego samopoczucia i bezczelności. Janusz Życzkowski, co o tym sądzisz? No, to znaczy, ja się zastanawiam, co oni tam popijają w tej Platformie, wypisując i projektując te grafiki, dlatego że... Janusz, ja wiem, oni żują kości swoich wrogów. Albo tak, albo to. W każdym razie... Pogłos się udzielił grafikowi, jak sądzę, bo
bo to jest jakaś alternatywna rzeczywistość. Ale Donald Tusk jest przecież na tym zdjęciu, to ja myślę, że on to jakoś ratyfikował tę grafikę. No tak. I zostało to zrobione po to, żeby Donald nie dostał furii. Natomiast niestety Polacy widzą, jakie są ceny, jakie rachunki przychodzą i co trafia do skrzynek, i także jak to wszystko przekłada się na codzienne zakupy w sklepach spożywczych, w piekarniach, no już o tej cenie za paliwo nie wspominając. Także to jeśli tą energię by pan premier miał na myśli, to gratulujemy. Ale właśnie, bo te pierwsze takie zwiastuny, zmiany frontu, to już się właśnie w pewnej gazecie dzisiaj pokazały o panu Andrzeju Domańskim. Nie do końca, bo to też trzeba rozdzielić między główną stronę Gazety Wyborczej, o której mówimy, prawda? Bo tam jest absolutny lukier. Andrzej Domański jest po prostu bogiem, według którego pieniądze są i będą, ale jednak na takiej... na stronach ekonomicznych? Które są płatne i niepopularne, tak zwana wyborcza biz. Tak, to już tam... No tam już napisali trochę prawdy nawet. Te strony środkowe nie zgadzają się z tymi pierwszymi zupełnie. Zupełnie, to jest jakby taki... Ale... Naprawdę, czytelnicy Wyborczej mogą zastanawiać się, w jakiej Polsce żyją, bo z jednej strony jest taka tępa propaganda Platformy, gdzie Andrzej Domański jest bogiem ekonomii, miliarderem, który nagle wyczaruje te miliardy dla Polski, a z drugiej strony jest Andrzej Domański, minister finansów, który doprowadza do katastrofy Polskę. Zresztą na koniec dnia i tabliczka mnożenia obowiązuje nawet w Gazecie Wyborczej. Zobaczcie państwo, co napisali. Andrzej Domański wiezie nas szeroką autostradą do finansowej katastrofy, z zawiązanymi oczami, licząc na cud. Pomijmy, że Andrzej Domański może być pierwszym w historii ministrem, który przekroczy próg 60% długu, czyli konstytucyjny limit zadłużenia. To ma nastąpić już w roku 2026. No przypomnijmy, że jeszcze nie tak dawno pan Grabiec się chwalił, że jest 60 miliardów nadwyżki budżetowej. W kwietniu Andrzej Domański mówił, że budżet jest w świetnym stanie. No właśnie, to rzeczywiście to może być zaskakujące, że tak szybko się udało rozmontować. Ale jest w fantastycznym stanie nasz budżet. Adrian, no o co ci chodzi? Jest tylko, według oficjalnych danych Ministerstwa Finansów, 70 miliardów deficytu, z czego nawet Gazeta Wyborcza, ta biznesowa strona ich podaje, że tak naprawdę realny deficyt wynosi już, tylko po tych kilku miesiącach prawie 100 miliardów. Do tego mamy procedurę nadmiernego deficytu uruchomioną przez państwa Rady Europejskiej, więc tutaj też jest absolutny sukces. Też pierwszy raz w historii chyba jest uruchomiona wobec Polski ta procedura, więc no, same sukcesy Andrzeja Domańskiego. Gazeta Wyborcza pisze, że te 800 plus trzeba będzie jakoś jednak zmienić. Ale to jeszcze, wiesz co, do 800 plus, ale jest jeszcze obrona Andrzeja Domańskiego. Dzisiaj byłem pod TVN-em i tutaj rozmawiałem, czy to z Bartoszem Marukowiczem, czy z wiceprzewodniczącą Nowej Lewicy, panią Pauliną Piechną-Więckiewicz, która no, stwierdziła, że Andrzej Domański jest człowiekiem. Nie może być. Ludzki, ja nie wiem, jak to możliwe. No, zobaczmy, ale zobaczmy. Posłuchajmy. Oceniam pozytywnie ministra Domańskiego. Stara się być naprawdę nie tylko ministrem finansów, nie tylko strażnikiem dyscypliny finansów publicznych, ale również człowiekiem. No pytanie, która rola bardziej lepiej mu wychodzi, bo strażnikiem tego budżetu jest kiepskim, skoro... No, beznadziejnym, no jak procedura jest uruchomiona, no to no czym właśnie, my mówimy? Ale ta ludzka jego twarz, nie wiem, Janusz... Jak inflacja rośnie, 4%. Tak jak się na niego spojrzy, to sympatyczny facet. Może kiedyś panią minister na przykład puścił przodem drzwiami, otworzył, może to pani minister miała na myśli. Co jak co trzeba, tak, minister nigdy w Sejmie nie, że jakoś tam brzydko odpowiada, czy atakuje nas, nie, po prostu zazwyczaj ucieka bocznymi wyjściami, a jak coś, to tak bardzo zdawkowo odpowiada, ale jednego mu nie można odmówić,
raczej nie jest tak mocno nastawiony na 8 gwiazdek, więc raczej wulgarną osobą nie jest, a jeżeli chodzi o ekonomię, no to dzisiaj też mi pani z Lewicy powiedziała, że ministra ocenia się po owocach jego pracy. No to patrząc na te 8 miesięcy, na te owoce jego pracy, no to one to są zgniłe owoce i to bardzo dla gospodarki Polski. Bardzo wiele wskaźników budżetowych po prostu jest alarmujących. To nie wszystko zależy od ministra finansów, bo na przykład ściganie mafii VAT-owskich także zależy od ministra spraw wewnętrznych, ministra koordynatora służb specjalnych, ministra sprawiedliwości. Okej, ale gdyby... Ale rzeczywiście słupki przychodzą finansowe do ministra finansów. Jest też taki wskaźnik, szanowni państwo, na przykład ilości ministerstw i ilości ministrów. O. Jeśli się mamy absolutne sukcesy. To tak. Do tej autostrady, do tego długu, no to powoduje jednak pewien dyskomfort, prawda, w ocenie rzeczywistości. Przeciwnie do ilości medali na olimpiadzie, ale to... Inflacja coraz większa, tak jak zapowiadał zresztą prezes Glapiński, już jest ponad 4% rok do roku po lipcu. Ale za to w Niemczech jest 2%. Ma być jeszcze większa niedługo inflacja, być może będzie nawet dwucyfrowa. Co będzie się wiązało z kolejnymi podwyżkami? Tak się będzie ta spirala nakręcała. No i tak jak Anna Maria Żukowska powiedziała na jesień, myślę, że ludzie obudzą się z dużo szczuplejszymi portfelami. No i pytanie, co trzeba będzie zrobić z tymi programami społecznymi? No właśnie, bo to zdaje się mamy materiał na to. Bo pieniędzy zaraz nie ma i nie będzie. No to tak chyba oni mają po prostu. Zobaczmy materiał. Czy będzie nadal 800+? Dziękuję panu uprzejmie. Nie odpowie pani. Dziękuję panu uprzejmie. To tak widzowie by się chcieli dowiedzieć nasi. Bardzo panu dziękuję. 800+ będzie cały czas? Dziękuję bardzo. W zasadzie to ja bym chciał, pani minister, muszę się odmienia, pani minister, ministrze muszę podziękować, bo ona jest autorem jedynego chyba w dziejach świata koncertu Madonny, do którego trzeba było dopłacić 6 milionów. Ale słuchaj, no... To jest pewne osiągnięcie, ja uważam. To przede wszystkim, ale Joanna Mucha zasłynęła też z innego jeszcze powiedzenia. No jeżeli chodzi o, tam chyba wtedy o 13 chodziło, nawet nie o 14. No przecież ona na miejscu emerytów to by się poczuła upokorzona. No przecież ten PiS tak upokarzał tych emerytów, że oni, nie wiem, jak oni, w ogóle emeryci mogą głosować na Prawo i Sprawiedliwość. Przecież tak ich upokarzał tymi 13. Ja pamiętam jeszcze w Gdańsku, jak byłem na jednym wiecu przed wyborami jesiennymi, jak jedna pani mi powiedziała: 14 emerytura? Dajcie spokój. Czy PiS mnie się pytało, czy ja chcę 14? Do naszej dyskusji, ja tylko nie zapomnę, jak pani minister Mucha śpiewała, czego jej nie wybaczę. No już. To jest piękny przecież wykon ten puczystów, prawda, w parlamencie. Wy jeszcze czysto to robiła, to... Tak. Natomiast ja mam pytanie, Adrian, do ciebie. Który? Więc ten, który rozmawiał z panią minister. Więc za co ta pani minister tak tobie dziękowała? Bo przecież 3 razy powtórzyła, że ci za coś dziękuję, a my jako widzowie czujemy się tutaj... My jesteśmy niedoinformowani, co tam się stało. Nie wiemy po prostu, za co pani minister ci dziękowała. Co ale tam za to się tak do mnie uśmiechała, że już jej naprawdę... Sam jej zacząłem dziękować chyba. Ale ja się zastanawiam, czy jak podejdzie do niej jakaś rodzina, która się na przykład nie załapie na 800+, bo być może wprowadzą jakieś ograniczenia, czy też odpowie takiej rodzinie: dziękuję państwu bardzo, dziękuję. No to wtedy jej też podziękują. Kolejny materiał mamy, bo pan poseł, jak on się nazywa? Pan poseł Jaskulski. Tak, nowa gwiazda Koalicji Obywatelskiej. Boi się, że nam zabiorą Pomorze Zachodnie. To już rzeczywiście poważna. Brzmi groźnie. Poważna sprawa, no. Dzisiaj mam wrażenie, że jest to tylko kwestia, która może poróżnić. Jeżeli będziemy zaczynać dyskusję o reparacji, zaraz Niemcy mogą rozpocząć dyskusję odnośnie Pomorza Zachodniego, które weszło w skład Rzeczypospolitej Polskiej. Janusz, mieszkasz na ziemiach odzyskanych. Powiedz, jak ty się czujesz z taką deklaracją pana posła?
Ja nie wiem, skąd tu pana posła takie fakty, prawda? I takie tutaj domniemania. Panie pośle, więcej wiary, no ale rzeczywiście tutaj mieszkańcy województwa lubuskiego czy dolnośląskiego, więc ziemie zachodniej Polski, no to jest, wiecie, państwo już zupełnie poważnie, taki argument ludzi, którzy jeśli już nie wiedzą, co mają powiedzieć, to zawsze warto postraszyć, prawda, Polaków, że może w związku z tym stracimy coś jeszcze innego, ale to jest głupia wymówka po prostu i tyle, bo... No bo nasze ziemie zachodnie nie mają nic wspólnego z reparacjami, ani zadośćuczynieniem za ogrom zbrodni. Choćby tu w Warszawie popełnić. Trzeba pamiętać o tym, że reparacje to jest jedno, a kwestie dotyczące umów międzynarodowych i przebiegu granic to jest druga sprawa. To, jak Polska została dotknięta w czasie II wojny światowej, to nie podlega żadnej dyskusji. Pieniądze, które zostały w doskonałym raporcie pod przewodnictwem europosła dziś Arkadiusza Mularczyka, no to jest tam wszystko wyliczone i no, zwykła przyzwoitość parlamentarzystów tutaj dziś rządzących totalnie, należałaby przynajmniej milczenie, a już nie wypowiadanie takich kocopołów. No ja właśnie. To myślę, że Janusz powinien się obawiać, że niedługo tam może jego Breslau wróci, a nie jakiś tam Wrocław, kto by o tym pomyślał, ale też to pokazuje niestety mentalność Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, taką typową. Kliknijmy przed Niemcami i w ogóle pokłony przed Niemcami by im. Osiem lat temu się zastanawiałem, czy pan Budka potrafi powtarzać słowa Grzegorz Brzęczyszczykiewicz. Jakoś nie wydaje mi się, żeby potrafili. Zobaczmy materiał z panem posłem, bo to też jest a propos reparacji. Proszę powiedzieć, jak pan myśli, kiedy do polskiej kasy wpłyną pierwsze pieniądze z niemieckiego budżetu w ramach reparacji wojennych? No, to jest możliwe tylko, jeżeli zmieni się ta władza, bo przecież Kaczyński za granicą nie załatwi niczego. Działania zostaną podjęte na arenie międzynarodowej, to oczywiście będziemy je kontynuować. Co więcej, mogę zapewnić, że na pewno bardziej skutecznie. Adrian już po prostu kieszenie nastawia, rząd Tuska jest, no i czekamy na te biliony euro, aż wpłyną, wypchają kieszenie Polaków. Na razie całkowicie bezczelnie wysupłali tam 200 milionów, nie miliardów. I jakiś dom polsko-niemiecki, już nawet nie polski. Polsko-niemiecki z niemiecką wersją historii, czyli tak naprawdę to w ogóle Niemcy byli ofiarami nazistów. To jest ta dla nich najwygodniejsza wersja. A nawet ekwiwalent powstania warszawskiego w postaci tego zamachu na grupy oficerów na Adolfa Hitlera, bo oni już tak zrównują, że to... Co łączy Niemców i Tuska? Bezczelność. Po prostu w takie bezczelność, kłamanie prosto w oczy i ten tupet taki, to jest Donald Tusk i Federacja Niemiecka, to jest kropla. Janusz Rzyczkowski. No tylko tyle, że zwłaszcza w tych dniach, kiedy no, Warszawa będzie i już rozpoczęła i obchody, a zresztą z Warszawą cała Polska, 80. rocznicy wybuchu powstania, kiedy widzimy archiwalne zdjęcia zniszczonej stolicy, no to przemawia to musi przemówić, o może w ten sposób, do wszystkich, którzy mają jakiekolwiek wątpliwości co do tego, co nam się należy. Polska była zrujnowana, jej stolica zniszczona totalnie. No i dobrze by było, żeby totalni wzięli sobie to do serca. Ale był pan prezydent Niemiec po raz kolejny nas tutaj przepraszał, już kiedyś mówił, błagał o wybaczenie. Ja przed wami stoję i tu przepraszam, tylko co z tego przepraszania wynika? Przepraszam bardzo. Coś wynika? No, celebra. Nic, właśnie,
Właśnie, ja wiecie, kiedy były obchody 1 sierpnia, akurat byłem we Wrocławiu i we Wrocławiu przy obrączce, przy pomniku rotmistrza Witolda Pileckiego obserwowałem, no, tam akurat konsul generalny Niemiec składał kwiaty, taka grobowa cisza, kiedy szedł, składał te kwiaty. Głosu nie zabrał, ale w gruncie rzeczy co miałby powiedzieć, tak? No, mógłby powiedzieć tyle, co jego wyżej sytuowani koledzy z administracji Niemiec w Warszawie. Na tym się to kończy, a konsulat generalny we Wrocławiu stoi olbrzymi, jest tam mnóstwo ludzi zatrudnionych, którzy cały czas pracują nad tym, żeby Niemcy miały tutaj na terenie Rzeczpospolitej ugruntowaną pozycję, nadal pilnują swoich interesów i w ogóle nie poczuwają się do tego, żeby... Ale też Niemcy pilnują swojej, znaczy pilnują kłamstwa na temat historii własnych zbrodni. I to są niemieckie dane Uniwersytetu w Bielefeld. Pamiętam w moim programie pani ówczesna minister, wiceminister kultury, pani profesor Magdalena Gawin, o tym rozmawialiśmy. Tylko około 3% Niemców kojarzy Polaków jako ofiary niemieckich zbrodni. Oni oczywiście identyfikują Żydów, no to jest jasne, homoseksualistów w drugiej kolejności, ale już Polaków tylko 3%. I tylko 3% Niemców uważa, że ktoś z ich rodziny mógł być zamieszany w zbrodnie wojenne. Oni wszyscy grali w orkiestrze. O to chodzi Niemcom i o to chodzi też Tuskowi. Ważne, żeby Niemiec był zadowolony, żeby mógł Tusk i Niemiec wyjść i powiedzieć: słuchajcie, rozpoczynamy nowe pojednanie polsko-niemieckie. I cały czas ta historia się powtarza. Tak było za pierwszego rządu Tuska, kiedy też miało być wielkie pojednanie polsko-niemieckie, pierw z Merkel, teraz z Scholzem i tak dalej. I się historia cały czas toczy. Zresztą zobaczmy Tuska, co tu gadać. Lepiej od... Jak zaprzeczył historii. Prezesowi Rady Ministrów było, nie było. I kanclerz Scholz mówi też otwarcie, i to jest zaleta tego spotkania, że w sensie formalnym i prawnym reparacje z punktu widzenia Niemiec są zamknięte. No właśnie, to jest ta wypowiedź już szeroko komentowana, w której polski premier postawił się w roli rzecznika prasowego kanclerza Niemiec. No to Janusz... Całych Niemiec. Ja przepraszam, ale ja mam ochotę brzydko odpowiedzieć. No tak, żebyśmy nie musieli pikać. Nie, to nie tak, nie, ale wiecie państwo, kto niech się zamknie, nie? No wiecie, tylko to jest tak, że to już dawno było wiadomo, że dużo taniej jest zapłacić za kampus niż za reparacje, no i to... Ale to, co ja lat powtarzam, no przepraszam, ale Niemcy nie są idiotami i nie będą inwestować olbrzymich pieniędzy w coś, co im się nie będzie opłacało, w coś, co im się nie zwróci. Jeżeli w coś zainwestują, to oczekują w zamian jakichś korzyści. No to oczywiście musi im się zwrócić ta inwestycja, oczywiście z nawiązką. I rząd Tuska, sam Tusk doskonale się sprawdza w tej roli. No ja właśnie nie jestem przekonany, bo myślę, no jak? No przecież inwestycja im się jeszcze czkawką odbija. No ale PiS by ich naciskał, jeszcze by do jakichś międzynarodowych instytucji jakieś trzeba by robić prawne rzeczy, a prawo stoi po stronie Polski, więc to, tak to mają wszystko. Dadzą jakiś ochłap i powiedzą: sprawa załatwiona. Tu zresztą o co wam chodzi? Sam premier powiedział, że sprawa reparacji jest zamknięta, więc jak Polska może mieć czelność w ogóle się ubiegać o reparacje, jak sam premier tak mówi? No ale to jest tak, że to jednak Polacy zobaczyli rolę swojego własnego premiera i zobaczyli, jakich mają sąsiadów. Janusz, co ty myślisz? Bo to się tak nie da na dłuższą metę. Sama kwestia reparacji ma tak mocny mandat moralny, także wśród Polaków, we wszystkich badaniach, więc to wcześniej czy później wróci. Ma, natomiast no, nie zapominajmy o tym, że media lewicowo-liberalne w Polsce, niektórzy mówią również media polskojęzyczne, zrobiły bardzo dużo, żeby raport zespołu europosła Mularczyka deprecjonować, żeby samą ideę
odszkodowania za straty poniesione przez Polskę w czasie II wojny światowej właśnie ze strony Niemiec, również jakoś umniejszać, przedstawiać ją jako mission impossible i to zostało, to równolegle jakby z tym, co się działo na poziomie jakby powiedzmy sobie dyplomatycznym, czy inaczej co się dzieje teraz w tym medialnym przekazie po prostu jest tam sączone, że nie ma szans, że to się nie da, że zapomnijcie. No i w ten sposób właśnie postępowało się całe lata. To, że ktoś dał nam nadzieję, a tutaj mówię konkretnie właśnie o zespole i o tym raporcie, to jest coś nie do przecenienia. I oczywiście jest dużo większa w tej chwili część społeczeństwa, która wierzy w to. Znaczy to, że jesteśmy przekonani, to jest jedna rzecz. A druga sprawa to jest ta wiara w to, że z tego może coś przyjść do nas, bo zobaczmy w Ale jakim momencie. Przede wszystkim to jest ta kwestia sprawiedliwości, o której mówił Jarosław Kaczyński ostatnio. My się po prostu nie możemy nie ubiegać o te reparacje, bo to oznaczałoby. Ale to jest jak poseł Jaskulski wychodzi o Pomorzu. No, za darmo. No. No masz wychodzić i poseł Jaskulski mówi, że jeszcze nie upominajmy się, bo Pomorze jeszcze się upomną. Przecież to jest takie, jak można być tak uległym wobec innego państwa? Jak można mieć takie podejście, żeby nie ubiegać się o interes własnego państwa? No to jest dla mnie żenada. No, to jest człowiek, nie wiem, to jest podejście godne, honorowe, no to jest podejście w ogóle bez honoru, ale o czym mówimy, jak Donald Tusk, przecież kto powiedział te słowa, że wasza sztuka rządzenia była błogosławieństwem nie tylko Niemiec, ale dla całej Europy. No Tusk innym politykom niemieckim. To no, po niemiecku. Für Deutschland. Für Deutschland. Ale ja jestem bardzo ciekawy, bo chciałem przejść teraz do tej wielkiej zmiany, która się będzie dokonywać i cudów nas czeka. Jak to będzie też z tymi niemieckimi sprawami, ale pierwsze zwiastuny, no to mamy już w wypowiedziach takiego no, proroka tamtej strony chyba, nie wiem, tak nazwać Jerzego Owsiakła, to ktoś taki o takim statusie co najmniej. Co najmniej jak John Lennon. No. Dobrze, posłuchajmy tego jegomościa, chyba tak go należy nazwać. Robimy ten festiwal. Świat może nam pozazdrościć, ale robimy go wszyscy wspólnie, za co wam bardzo, bardzo dziękuję. I dzisiaj przypominam, sektorówka po raz drugi zostanie rozciągnięta na koncercie zespołu T-Love. Na absolutnie dla mnie także symbolicznym numerze nie, nie, nie. Przepiękny numer, którym się bardzo często w antyradiu dzielę, kiedy obok widzę niepokojące historie, kiedy obok widzę głupotę, faszyzm, obok widzę ludzi z, no już nie powiem, a może i powiem, z obszaru 8 gwiazdek. Nagle się Jerzy Owsiak zorientował, jakiego potwora wspólnie wyhodowali, który jest już nie do opanowania i nie wiadomo, kto stanie się następną ofiarą nagonki. Rychło w czas. Przyszła ta refleksja w przypadku inicjatora kogoś w kosmos. Piekło zamarzło. Rewolucja zjada własne dzieci. Koniec świata. Owsiak, niczym Joanna Szczepkowska, ogłosił koniec hejtu z poznaku PiS. Aż nasi lektorzy się tak wczuli bardziej, jak naczytywali te teksty, których serdecznie pozdrawiamy, bo to no tak, rewolucja. A to tylko początek tej epoki cudów. No, jak się chce uzyskać 50% głosów plus jeden, no to trzeba wyciszyć tych silnych razem. Trzeba to jakoś skręcić. Ale pytanie, czy to się uda, bo to jest sama treść Platformy Obywatelskiej. Przecież to nie jest normalna partia polityczna, tylko to jest sekta. Ale przecież zbudowana na nienawiści, na niczym więcej. Który polityk miał 8 gwiazdek na swoim samochodzie? No przecież pan
Zębaczyński-Welnaleśnik. Cały wielki bus obklejony 8 gwiazdek i jak sam stwierdził w rozmowie z jednym z radiem chyba, że jest to przewodnia myśli jego misji politycznej, jego myśli politycznej. No więc to jest cała esencja Platformy Obywatelskiej. Myśli, że myśli bardziej. 8 gwiazdek, które, przepraszam, ostatnio przekształciło się w 5 gwiazdek i 3 koniczynki. I to też ta sama ekipa z tych hejterów, który potem będziemy omawiać pewnego barbarzyńca, ale to chyba od tego pana barbarzyńcy te wulgaryzmy się sączą i płyną w całą Polskę. Ja myślę, że nie takie cuda nas czekają. Pewnie na tych festiwalach pana Owsiaka zaczną śpiewać, nie wiem, kiedy ranne wstają zorze, albo w falcie łąki umajone. O, na przykład. A w przyszłym roku na Boże Ciało Donalda Tuska z feretronem zobaczymy. Naprawdę to ten ołtarzyk to już na pewno odbuduje w domu. Przypomnijmy, kto i co spowodował przed wyborami do parlamentu i tą słynną kampanię billboardową Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która oczywiście jest powiązana z festiwalem Poland Rock, dawnym Woodstockiem, no i z tym szamanem w czerwonych okularach. I hasło: pokonajmy to zło. Esepsę, jak pisali, tak, bo to... Przecież kontekst jest jednoznaczny i to człowiek, który tak dzisiaj mówi o tym zakopywaniu toporów wojennych, prawda, odchodzeniu od tej narracji, który sam rozpędzał tą fabrykę nienawiści. No zobaczmy, jak rozpędzał, bo mamy taki materiał, to myślę będzie to nie tylko z tego, ale jeszcze z tych wszystkich marszów, tych uśmiechniętych, uśmiechali, z wielkimi sercami. Uśmiechali się, serduszka mieli śliczne, ale takie puste. No zobaczmy. Moi drodzy, wyglądacie przepięknie. Chciałbym się powiedzieć wam wszystkim, że jesteście wspaniałymi, cudownymi Polakami, którzy przyjechali po to, aby o tej Polsce dzisiaj mówić. Więc za moment wyruszycie, będziecie mieli 2 godziny czasu, nawet może trochę więcej, aby ze sobą pogadać, aby się do siebie uśmiechnąć, aby się pośmiać. Jebać PiS, nasz miłość! Tak, to jest moja miłość dla was. Pomodlę się za pana. A jak patrzysz sobie... Nie, naprawdę. Nie śmiej. Naprawdę. Nie śmiej się za mnie. Una colorada, vámonos para la finca, a pasar la temporada. La cucaracha, ya no puede caminar. No właśnie, czy takie rozpasana nienawiść uda się tak wyciszyć jednym guzikiem? Bo tutaj... Jednego nagrania brakowało, bo były takie fragmenty Woodstocku, nie wiem, czy chyba to w 2021 roku, kiedy pewien jakiś tam pan podający się za artystę ze sceny krzyczał PiS, PiS, mocno, mocno, mocno. To też jest oczywiście na tym festiwalu miłości, uśmiechniętym, pełnym pokoju, który organizuje, jak co roku, Jerzy Owsiak ze swoją zgrają. No to jest po prostu miłość, pokój płynąca. Januszu, jak sądzisz, to się uda taka wolta, czy ci silni razem się obrażą i założą jakąś frakcję rewolucyjną? No pewnie jest jakaś konsternacja w szeregach tego zbrojnego, prawda, tutaj ramienia. Jak się poczuje homo komando na przykład. Tak jest. No zostaną też w ichnich mediach wyciszeni, tak żeby reszta, prawda, z tamtej strony miała poczucie, że proszę, tutaj Führer dał, prawda, rozkaz i teraz jesteśmy już w innej rzeczywistości, ale wiecie, to jest takie pudrowanie, to będzie takie próba takiego pudrowania tej rzeczywistości i tego, jakimi metodami i jakimi środkami posługuje się środowisko, no, niestety wspierające część sceny. Zobaczmy, bo mamy kolejną jaskółkę nowych czasów, taka końska ta jaskółka im wyszła, ale... Ależ dzisiaj jesteś jadowity. Ach, ja dopiero zacznę. Zobaczmy właśnie, proszę państwa.
no proszę państwa, Roman Barbarzyńca, coś takie, jak się Donald Tusk będzie tak rozpędzał, to jeszcze trafi na żyletę i zacznie krzyczeć Donald Matole. Ja tak uważam, że to się może zdarzyć. Ale ja się zastanawiam, dlaczego Newsweek tak paskudnie obraził Romana Giertycha. Zamiast dać jakieś ładne, nowoczesne narzędzie, to taka stara, zgniła maczuga, jeszcze pordzewiała, naprawdę, no, jak Newsweek mógł obrazić Konana, Romana, Barbarzyńcę? Ale jakie byłoby nowoczesne? To jakoś, nie wiem, bo to... Ja myślę, że taki, wiesz, bicz w tęczowe flagi, to by do Romana Giertycha pasowało. Są, patrz, no, Newsweek ma tak, Roman Giertych, a obok tutaj tęczowe flagi, więc no tutaj ewidentnie widać też zmianę poglądów Romana Giertycha. Teraz stał się bohaterem jakichś wydawnictw, które promują LGBT. Może niedługo będzie aktywistą LGBT Roman Giertych. Wszystko się może zdarzyć. Ale proszę państwa, to tę okładkę jeszcze raz warto pokazać. Bo tak się kończy współpraca z Donaldem Tuskiem. To po prostu się nie opłaca, bo to jest facet, który wystawia tych, którzy już swoją robotę wykonali. Nie jest się człowiekiem, tylko barbarzyńcą z tępym wzrokiem, zaślepionym nienawiścią. Tak to trzeba określić, bo to jest człowiek, który w Sejmie zupełnie inaczej się zachowuje niż to, co wypisuje w internecie, bo w internecie zachowuje się jak zwykły troll, hejter, zaślepiony nienawiścią, taki najgorszy, taki ściek internetowy, taki prezentuje właśnie poziom Roman Giertych. No i cóż, no tylko współczuć. Buraka, no. Trzeba współczuć, bo żyć taką nienawiścią, to naprawdę trzeba być bardzo nieszczęśliwym w życiu. Janusz Rzeczkowski. No, jestem tylko ciekaw, czy Roman Giertych, kiedy zobaczył tą okładkę, to czy zemdlał, czy nie zemdlał, prawda, co tam sobie pomyślał. Jak może sobie... jest we Włoszech, to ja może i nie widział, albo nie zobaczył, bo chyba jutro do Włoch jedzie, bo to... No, więc... ostrożnym jest mecenasem, to kto wie, może już tam z ziemi polskiej do włoskiej tam się z uda. Z polskiej do włoskiej tam wszystko się Ale kwestia wyborów prezydenckich była, no właśnie dzisiaj pan... Omawialiśmy ją na początku, wróćmy może do niej. Wróćmy, bo to jest naprawdę, to już teraz w ten sposób trzeba interpretować to, co się będzie działo, bo te wybory już niedługo tak naprawdę, rok czasu i już... Co tam w trzeciej nodze? Co? W trzeciej drodze? No zobaczmy, co w trzeciej drodze. A być może trzecia droga i PSL nie wystawi kandydata w pierwszej turze, bo my wystawimy kandydata w drugiej turze. Bo to od nas będzie zależało, kto zostanie wybrany na prezydenta w drugiej turze wyborów prezydenckich. Już taka pełna... Czy ja dobrze pana rozumiem, że to PSL zdecyduje, czy zwycięży kandydat PO, czy kandydat PiS? Tak, panie redaktorze, tak jak o tym, jaki jest kształt obecnej koalicji, także w dużym stopniu dzisiaj decyduje Polskie Stronnictwo Ludowe. No, do tego, żeby wystawiać kandydata w drugiej turze, to trzeba by zmienić ordynację wyborczą, ale może jakąś uchwałą się da zrobić, bo to teraz... Przecież oni rozumieją prawo... Stosują prawo tak, jak oni je rozumieją, więc wszystko jest możliwe, ale Marek Jakąś Sawicki... Jakąś opinię może pan Bogdan od kogoś uzyskać? Ale ciekawsza jest jedna rzecz, bo tutaj Marek Sawicki też podczas tego programu powiedział, że kandydatem Koalicji Obywatelskiej na prezydenta jest Donald Tusk. Donald Tusk. No i cóż tu się stało? Przecież były zapewnienia, że już Trzaskowski, pewien, wszystko przygotowane, już banery drukują, a tu co? A tu nagle Donald ma chrapkę? Janusz, jak myślisz, o co chodzi z tym Donaldem, który ma cały czas chrapkę na ten chyba jeszcze niezdobyty gral, czyli na prezydenturę? No, dobrze to nazwałeś i taka opinia krąży w politycznych kuluarach. Osoby, które no, śledzą także drogę politycznej kariery Donalda Tuska, mówią o tym, że to jest jego wielki kompleks przegrana ze świętej pamięci profesorem Lechem Kaczyńskim i że to jest coś, czego w jego karierze politycznej zawsze będzie mu brakowało i on ma tego świadomość i dlatego właśnie może zdecydować się na start w wyborach prezydenckich. Odrębną sprawą oczywiście jest to, jakie ma szanse. Ja się zastanawiam, czy te wszystkie fikołki
zabiegi jego akolitów, czy także środowiska medialnego będą wystarczające, bo pamiętajmy, że jest to polityk jednak z olbrzymim elektoratem negatywnym. No i właśnie to wcale nie byłoby złe, Janusz, bo dla Prawa i Sprawiedliwości Donald Tusk kandydatem na prezydenta to by było coś wymarzonego. Człowiek z takim bagażem no wszelakich złych decyzji, począwszy od resetu z Rosją, poprzez totalną zapaść gospodarczą za jego pierwszych rządów, teraz już za jego drugich rządów. No przecież to by był z bagażem tych samograj, samograj dla PiS-u. Ja naprawdę jestem spokojny, tu materiału na nasz PiS, program nie zabraknie. PiS naprawdę może przegrać sam ze sobą tylko te wybory prezydenckie, bo będą mieli wszystkie asy w rękawie, czy to sytuacji gospodarczą, po fatalnego kandydata Platformy Obywatelskiej. Tylko PiS musi się obudzić, nie przespać tego, bo na razie jest słabo. Co z PSL-em, no bo bez kandydata na prezydenta to jakoś kiepsko wróżę przyszłość takiego stronnictwa. Tygrysek wskoczy do drugiej tury. Zobaczmy. Przed wami mój mąż, mój prezydent. Choć Tygrysie, scena jest twoja. Paulina Kosiniak-Kamysz. Przyszła pierwsza dama, przyszła para prezydencka. No, chyba już następny temat lepiej wywołać, bo jest śmieszny przynajmniej. Tak, Adrian się upierał, żeby go nie puszczać, a ja się uparłem, żeby go puścić, bo ponieważ to jest po prostu ewidentnie pokazuje, że jest kryzys w narodzie. Proszę państwa, Polaków albo nie stać już na randki, albo nie mają ochoty, albo tak rząd Tuska ich doprowadził już do złych, negatywnych emocji, że po prostu mają dość. O co chodzi, zobaczmy. Firma zarządzająca aplikacją Tinder planuje w najbliższym czasie zwolnienia. Nie jest to pierwsza tego typu sytuacja w tym roku w branży technologicznej. W tym przypadku przyczyną redukcji etatów jest coraz mniejsza liczba subskrypcji. Nasi widzowie jakby nie wiedzieli, aplikacja Tinder jest to aplikacja, przez którą umawia się na randki, umawiają się osoby. No i Janusz, co sądzisz, co może być spowodowane taką redukcją etatów na tej aplikacji, o co chodzi i co się dzieje w narodzie? Ja przede wszystkim niespecjalnie znam tą aplikację, także czuję się taki tutaj... Wykluczony, ja też, ja jestem żonaty, także... To Adrian może... Ja jeszcze nie, ale powiem szczerze, nie korzystam. Natomiast no, jest to oczywiście pytanie, może społeczeństwo mądrzeje i wychodzi jednak z założenia, że te relacje, powiedzmy sobie, nawiązywane w sposób tradycyjny, przez bezpośredni... Bardziej kontakt. Tradycyjnymi kobietami to... Może to dlatego. To, prawda mówiąc, ja mam taką teorię, że jak posłuchają Donalda Tuska, to im nawet ale takie to, aplikacje... To nie jest tylko dla pań z, powiedzmy sobie tak, z lekkimi obyczajami. To jest normalnie tak bardziej też, żeby się spotkać na kawę, porozmawiać. To jest czasami naprawdę, tam są też wartościowe osoby. To też nie trzeba też kategoryzować tak tej aplikacji, ale to mnie zastanawia. No właśnie tak jak na początku powiedziałem, czy Janusz myśli, że chodzi, że ludzie nie mają pieniędzy na randki, bo jednak tak wszystko zdrożało, czy o co chodzi? Znaczy ja bardziej upatruję w tym jakiegoś trendu być może, także związanego z tym, że jednak no, ta społeczność Tindera, tak to może nazwijmy tych, którzy korzystają z tej aplikacji, przekonało się, że jest to, że znaleźć tam tę osobę do kontaktu, to może być może drugą połówkę, jest niezwykle trudno i że być może ta aplikacja służy do czegoś zupełnie innego. Zobaczmy wyniki ankiety. Sądy. Bo tam zdaje się poważne emocje wśród państwa głosujących, biorących udział w ankiecie. No właśnie. Przegrałem. Przegrałeś, widzisz? Pytaliśmy, czy wobec widocznego zwrotu politycznego Adam Bodnar wsadzi do więzienia A. Romana Giertycha, Silnych razem za mowę nienawiści, babcie Kasie dla Zachady.
Druga odpowiedź wygrała silnych razem za mowę nienawiśną. Przecież mają ustawę zmienić. Ale patrz, to się wszystko składa w jedną całość. Każdy wie, że Adam Bodnar no, nienawidzi się z Romanem Giertychem, a że Roman Giertych no, to jest chyba takie jeden z barbarzyńców silnych razem, no to Bodnar ma szansę się odegrać i może wsadzi Romana Giertycha. Może wreszcie wyjaśnią sprawę Polnordu i tam przywłaszczenia kilkudziesięciu, 70 czy już 90 miliardów złotych. Jakoś nie umorzył. Może wyjaśnią, może wyjaśnią w końcu. Ale tylko, że może zemdleje. Może ten mecenas poseł o końskim zdrowiu znów może dostać zapaści. Może. Ale my zapaści nie dostaniemy, dlatego trzeba zostać z Telewizją Republika, prawda? Tak jest. Bardzo dzięki naszym widzom. Oczywiście. Bardzo. To wszystko dzięki naszym widzom. Bardzo Państwu dziękujemy za dzisiejszy wieczór. Janusz Życzkowski na łączeniu, Adrian Borecki i ze mną w studiu. Adrian Stankowski również ze mną w studiu. Bardzo nam było dzisiaj miło z Państwem. I co? Do zobaczenia. Zostańcie z Telewizją Republika. My ze swojej strony z premierem Putinem się pilnujemy, aby nikt piachu w trybie nie szypał.